Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Ten piękny letni dzień, który miał upłynąć rodzinie Simonsów w Indianas Memorial Park na sympatycznym zjeździe rodzinnym, zakończył się pożegnaniem na zawsze ich dwóch córek i ciężką chorobą innych uczestników imprezy. Kiedy wydawało się, że w końcu udało się trafić na trop osoby odpowiedzialnej za zatrucie kanapek na oczach prawie 30 świadków, nastąpił nieprawdopodobny zwrot akcji. I to już w sądzie, bo tak daleko zaszły wtedy sprawy. Niewinną kobietę uratowała inna, która w ostatniej chwili zrozumiała, że doszło do tragicznej pomyłki. Dziś sprawa niesamowita pod wieloma względami. I choć zawsze jestem ciekawa, co sądzicie, tym razem będę wyjątkowo czekać na komentarze. Kto według Was zdecydował się na podstępny atak pośród, można chyba powiedzieć, tłumu ludzi, na widoku? I jak to zrobił, że nie ma ani jednego naocznego świadka? Kochani, ale nim jeszcze przejdę do tej wciągającej sprawy, to zachęcę Was tak szczególnie do zajrzenia na kanał Szeptanki True Mysteries, bo właśnie tam dodałam odcinek, który, jak sądzę, równie dobrze nadałby się na ten kanał kryminalny. Trafił jednak na ten drugi, bo jest tam wątek klątwy, na którą powołują się domniemani sprawcy, tłumacząc, że są niewinni. Ale co ciekawe, tym razem ich otoczenie wcale nie stuka się w głowę. Przeciwnie, wierzy, że rozwiązań nie powinien przynieść kodeks karny, bo należy ich szukać w całkiem innych sferach. Siły nadprzyrodzone czy źli ludzie? Kliknijcie w kafelek na końcu filmu, on zaprowadzi Was na mój drugi kanał, na którym bywają też tematy kryminalne, ale jednak z nutką tajemniczości. A już tak bardzo, bardzo reklamuję ten właśnie wspomniany odcinek. Spojrzenie kogoś, kto uwielbia true crime, będzie tam naprawdę bardzo wartościowe. Zapraszam. A teraz już główny temat tego filmu. Caroline Simmons, zwana przez wszystkich Carrie, tego czerwcowego ranka była pod lekką presją. Czas upływał jej w kuchni w domu w Greenfield, na przygotowywaniu stosu kanapek z kurczakiem i sałatą. Miał to być jej wkład w menu zjazdu rodzinnego, na który wybierała się za chwilę z 49-letnim mężem Johnem, 16-letnią córką Elizabeth, 14-letnią Virginią i najmłodszą córką, 10-letnią Alice Jean. Ale 47-letnia Carrie była już doświadczoną gospodynią domową, dlatego mimo wszystko poszło jej całkiem sprawnie i 18 kanapek wkrótce zostało zapakowanych do okrągłej, specjalnej puszki, idealnej na żywność. Pokrywka dobrze trzymała, ale mimo wszystko, aby kanapki pozostały nienaruszone, kobieta starannie umiejscowiła je na podłodze w samochodzie, a rodzina podróżująca z tyłu miała za zadanie stabilizować pełen pyszności pakunek. Do Lebanon musiał dotrzeć w nienagannym stanie. Już na miejscu rodzina, która przybyła nieco wcześniej niż umówiona godzina zjazdu w parku, postanowiła zatrzymać się jeszcze na godzinkę u Isaaca Pollarda, członka rodziny, i dopiero potem wyruszyć na piknik. Była to impreza w stylu potluck. I może szybciutko wyjaśnię Wam, że jeśli jej uczestnicy umawiają się na tego rodzaju spotkanie, to każdy gość wie, że musi zapewnić jakąś część wspólnego posiłku. Ale ważne jest, aby taka potrawa łatwo się dzieliła i była wygodna do zjedzenia bez jakiegoś komfortowego stołu i stabilnych krzeseł. Mogły to więc być kanapki, różnego typu sałatki, przekąski, zarówno mięsne, jak i warzywne, ale także sery, zapiekanki czy owoce. Tego rodzaju przyjęcia zwykle są zatem bardzo ciekawe pod względem menu, bo jest ono po prostu zróżnicowane i każdy znajdzie coś dla siebie. Ma okazję popróbować różnych pyszności. A jeśli nie odpowiadają mu propozycje innych gości, to w ostateczności może zjeść to, co sam przygotował. Gdy tylko rodzina dotarła na imprezę, wyjęła górę kanapek. Carrie ułożyła je na stole. Ponieważ wyglądały pysznie, bardzo szybko znalazły uznanie. Ale nagle stało się coś szokującego.
Jeden z gości sięgnął po przysmak z kruchą sałatą i świeżym kurczakiem, a wtedy z kanapki wypadła kapsułka, w której była jakaś zawartość w postaci białego proszku. Mężczyzna, który dokonał dziwacznego odkrycia, najwyraźniej nie chciał wywoływać paniki, szczególnie, że mógł to być czysty przypadek. Jakiś lek, chociażby na ból głowy, mógł się zawieruszyć w posiłku po prostu przypadkowo, wpaść do pojemnika z kanapkami. Sprytny mężczyzna pobiegł do miejscowego lekarza, którego gabinet był całkiem niedaleko. Opowiedział mu, że w trakcie imprezy w jedzeniu natknął się na dziwną zawartość. Chciałby się upewnić, czy to nic groźnego. Medyk rzucił okiem na proszek i rozpoznał chininę. A jeśli pamiętacie jeszcze w pustyni w puszczy, to zapewne doskonale znacie ten lek. Bo to oczywiście niezwykle popularny, szczególnie w tamtym czasie, a mówimy o 1931 roku, środek na malarię. Ale tak czy inaczej mężczyźni doszli do wniosku, że sytuacja jest bardzo dziwna i należałoby wyjaśnić, jak chinina znalazła się na pikniku. Lekarz nakazał, aby mężczyzna sam nie jadł już jedzenia i dał znać innym gościom, że nie powinno być ono spożywane, bo chinina oczywiście nie jest obojętna dla organizmu. Ale mleko już się wylało, bo kolejne osoby biorące udział w rodzinnym spotkaniu zaczęły się czuć fatalnie. Część najwyraźniej nie zauważyła w ogóle kapsułek w kanapkach, ale inni jak najbardziej i bardzo szybko to właśnie z tym białym proszkiem zaczęto wiązać to, co działo się z uczestnikami imprezy. Córka Simonsów, Alice Jean, najmłodsza, ewidentnie czuła się najgorzej. Do tego stopnia źle, że w końcu runęła na ziemię, a jej ciałem zaczęły targać konwulsje. Jak pamiętacie, miała 10 lat. Trafiła do szpitala, ale to był dopiero początek problemów. Sytuacja powtórzyła się z 14-letnią Virginią, ale także z Johnem Simonsem, który stracił równowagę i również upadł. Córka i ojciec stracili przytomność. Niestety ich los podzielił szwagier Johna Simonsa i jego 18-letni pasierb. I tym sposobem już 5 uczestników imprezy walczyło o życie w szpitalu. Niebawem walkę tę przegrała 10-letnia córka Simonsów, a wydarzenia nastąpiły tak szybko, że personel medyczny niewiele zdążył zrobić. Dosłownie kilkanaście minut po tym, jak rozpoczęto działania medyczne, stało się jasne, że dziewczynka dokonała żywota. Wobec tego walczono z oddaniem o życie Virginii, ale różnego typu zabiegi, w tym płukanie żołądka, nie pomogły. Około 20 było jasne, że Simonsowie stracili już 2 córki. Było to szokujące, a lekarze chcieli się dowiedzieć ze skutkami, jakiej trucizny właściwie walczą, bo na pewno nie z chininą. Badania przeprowadzone w wielkim pośpiechu ujawniły, że do kanapek dodano strychninę, czyli substancję wyjątkowo groźną i działającą bardzo szybko. Policja zorientowała się, że ma przed sobą bardzo poważne śledztwo i natychmiast rozpoczęła wypytywanie gości o okoliczności zdarzenia. Kerry sama natychmiast przyznała, że to ona zrobiła podejrzane kanapki jeszcze u siebie w domu i przetransportowała je z mężem i córkami własnym samochodem, ale jest przekonana, że gdy je przyrządzała, nigdzie wokół nie było żadnych kapsułek czy tajemniczego proszku. Zarzekała się również, że sama świadomie w żadnym razie nie zrobiła nic, co mogłoby narazić jej rodzinę i innych gości. Nie miała zielonego pojęcia, skąd kapsułki mogły wziąć się w kanapkach. Owszem, nie patrzyła na nie przez cały czas, gdy odwiedzali krewnego, czekały one sobie spokojnie w samochodzie, a później na stole właściwie każdy mógł koło nich stanąć, ale i tego, by ktoś się jakoś podejrzanie zachowywał, nie zauważyła. Osobiście nie była jakoś szczególnie zainteresowana własnymi kanapkami. Zresztą przedkładała możliwość rozmowy z rodziną ponad korzystanie z bufetu. Za to jej córki, najwyraźniej przyzwyczajone do posiłków przyrządzanych przez mamę, zajadały z apetytem domowe kanapki. John, mąż Kerry, miał okazję wyznać policjantom na osobności, że ma swoje podejrzenia w stosunku do żony, ale nic takiego się nie wydarzyło. Przysięgał, że rano wszyscy bez przerwy kręcili się po domu, w tym po kuchni. Żona pracowała na oczach całej rodziny. Rozmawiali ze sobą w tym czasie.
Byłoby niemożliwe, aby niepostrzeżenie przyniosła jakieś kapsułki i próbowała je upychać w kanapkach. Osobno przesłuchano także Elizabeth Simmons, która była już wtedy rozsądną panienką. Miała 16 lat i można z nią było rozmawiać właściwie jak z dorosłym świadkiem. Jednak i ona przysięgała, że mama pracowała jak zwykle, zachowywała się normalnie. A oni wszyscy byli z nią w tym samym pomieszczeniu przez cały czas przygotowywania posiłku. Ale śledczym w trakcie zbierania informacji o rodzinie rzucił się w oczy pewien bardzo charakterystyczny szczegół. Otóż okazało się, że państwo Simmons mają jeszcze dwóch starszych synów, 25-letniego George'a i 23-letniego Dale'a. I nie byłoby w tym oczywiście nic szczególnego, gdyby nie to, że właśnie podwyższyli oni sumę swojego ubezpieczenia na życie, a gdyby coś im się stało, skorzystaliby ich rodzice. Po pierwsze jednak braciom nic nie było. Nie było szans, aby zjedli te kanapki. Ale co ważniejsze, młodzi mężczyźni oświadczyli, że to był ich pomysł. Po prostu doszli do wniosku, że są aktywnymi młodymi ludźmi, którzy prowadzą nieco inny tryb życia niż starsze pokolenie. I coś gdzieś w świecie może im się przytrafić. Chcieli więc zabezpieczyć rodziców na wypadek, gdyby nie mogli im pomagać na starość. Ta rodzina utrzymywała się głównie z rolnictwa i choć w tamtym czasie kraj miał swoje ogromne problemy, to rodzice potrafili dać sobie radę, wykorzystując swoją ziemię. Byli zamożni, ale praca rolnika w tamtym czasie i na tym terenie, a chodziło dokładnie o ziemię nazywaną Simmons Corner, na północny wschód od Greenfield, wymagała ciągłego wysiłku, zaangażowania i dobrej kondycji fizycznej. Dzieci po prostu bały się, że kiedyś może rodzicom sił zabraknąć. Dopóki oni, synowie, żyją, nie ma problemu. Ale gdyby coś się stało, rodzice powinni otrzymać przynajmniej pieniądze, które pomogą im na przykład wynająć kogoś do pracy. Ale przyznawali też, że póki co rodzina żyła zupełnie zwyczajnie, dostatnio. Utrzymywała kontakty z dalszymi krewnymi, a w każdą niedzielę uczęszczała do Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w Charlottesville. Ponieważ mama chłopaków wydawała się policjantom autentycznie zszokowana i przerażona, doszli do wniosku, że warto zbadać inne możliwości. Szczególnie, że przeszukanie domu rodziny nie przyniosło żadnych odpowiedzi. Wydawało się, że jeśli to tam wykonano pechowe kanapki, to ślady trucizny z pewnością uda się namierzyć. Tak się jednak nie stało. Dom był czysty, ani kapsułek, ani proszku. Rodzice, którzy stracili dzieci, zachodzili w głowę, dlaczego akurat ich córki. Przyszło im do głowy, że być może winnym jest szwagier Johna, Horace Jackson, który był człowiekiem z kryminalną przeszłością. I na dodatek trafił za kraty za bardzo charakterystyczny paragraf, a mianowicie za złamanie ustawy, która nadaje charakter kryminalny każdemu transportowi kobiety lub dziewczyny, który kończy się podjęciem przez nią pracy w najstarszym zawodzie świata lub jakimkolwiek innym niemoralnym zachowaniem. A John siedział na krześle obok samochodu Simmonsów, gdy ci odwiedzali krewnego jeszcze przed rodzinnym zjazdem. I obserwował córki Johna. Miał więc swobodny dostęp do kanapek. To, że sam zachorował i trafił do szpitala, mogło znaczyć tylko tyle, że chciał odwrócić od siebie uwagę i uczynić z siebie ofiarę, by nikomu nie przyszło do głowy, że tak naprawdę jest sprawcą. Mężczyzna jednak zeznał, że nie ma pojęcia, o jakich kapsułkach w ogóle mowa. Nie zna się na truciznach i nie ma nic wspólnego z tym, co się stało. Śledczy byli pewni, że mogło zginąć więcej osób, bo do pozostałości jedzenia z pikniku dobrały się kosy, które jeszcze przez długi czas chorowały, a potem w ciągu najbliższych godzin spadały z nieba pod nogi śledczych. Ci zdecydowali się zabrać ptaki do laboratorium razem z tym, co pozostało na stole. Ale co ciekawe, kanapki z kurczakiem cieszyły się sporym powodzeniem i szybko ustalono, że oprócz tych osób, które zachorowały bardzo i trafiły do szpitala, było jeszcze 7 innych, które raczyły się smakołykiem, a nic szczególnego im nie było. Wydawało się więc, że jakimś sposobem trucizna skrzywdziła głównie Simmonsów. A tak naprawdę to w zasadzie dwie dziewczynki, bo ich ojciec trochę ponad dobę po przyjęciu do szpitala był już wypisany. Podobnie jak Jackson i jego pasierb.
Dzień 24 czerwca 1931 roku zapadł w pamięci mieszkańców okolic na wiele, wiele lat. To właśnie wtedy 1200 osób przybyło na nabożeństwo żałobne, po którym nastąpiło ostatnie pożegnanie dwóch młodziutkich sióstr, które zamiast za parę lat tańczyć w białej sukni na swoim ślubie, zniknęły pod wiekiem białej trumny. Dla sąsiadów, przyjaciół, ale przede wszystkim rodziny dziewcząt był to wielki szok. Tym bardziej, że trudno było zrozumieć, co się w ogóle wydarzyło i czy były one przypadkowymi ofiarami, czy też właśnie na nie polował sprawca. Jaki był jego plan? Kanapek było 18. 12 z nich zostało wzbogaconych o trujące kapsułki. Czy sprawca widział, że akurat ten posiłek wybierają siostry, stawiając na to, co sprawdzone, i dlatego to właśnie do kanapek włożył kapsułki? Czy też nie miał pojęcia, kogo skusi to danie i czy z tym przypadkiem było, że akurat członków rodziny, która przywiozła ten poczęstunek ze sobą? W trakcie śledztwa wyjaśniło się, że aby zatruć 12 kanapek, potrzeba było 60 porcji substancji. I wtedy śledczym zaświtała w głowach pewna myśl. Przecież truciznę można było kupić w aptece pod pozorem chociażby polowania na gryzonie czy inne szkodniki. Może ktoś wcale nie starał się jakoś szczególnie, by ukryć takie zakupy i wystarczy sprawdzić klientów pobliskich aptek. I rzeczywiście, w jednej z nich farmaceuta przypomniał sobie, że niedawno kobieta kupiła u niego dokładnie 60 porcji strychniny. A kiedy ją opisał, nikt już nie miał wątpliwości, że chodziło o Kerry. Miała powiedzieć aptekarzowi, że boryka się z dokuczliwymi stadami wron, które pustoszą jej ogród. Teraz już nie było odwrotu. Detektywi wreszcie uzyskali upragniony trop i nie zamierzali już zawracać z drogi. Udali się prosto po kobietę, która przygotowywała kanapki, i 29 czerwca poczuła ona na swoich nadgarstkach chłód metalu. Usłyszała zarzut pozbawienia życia swoich dwóch córek. Matka była wyraźnie zszokowana, ale też zupełnie nie miała siły walczyć. Wokół niej w momencie aresztowania byli bliscy, bo od kilku dni zdawali sobie sprawę, że kobieta jest w fatalnym stanie psychicznym. Nikt nie miał wątpliwości, że naprawdę rozpacza z powodu utraty dzieci i trudno było uwierzyć, że jest to tylko gra aktorska. Szczególnie, że była to jedna z bardziej rodzinnych kobiet w tej społeczności. Wcale nie ubolewała z powodu tego, że oddaje się tradycyjnym rolom żony, matki, gospodyni domowej i członkini lokalnej społeczności religijnej. Uwielbiała swój dom, dzieci, bardzo dbała o rodzinę i uważała, że w ten sposób spełnia się w życiu. Swoimi doświadczeniami chętnie dzieliła się w klubie kobiet, który prężnie działał w tej okolicy. Chociaż w tak sensacyjnych sprawach otoczenie zazwyczaj plotkuje, spiskuje, domysłom i oskarżeniom nie ma końca, to w tym przypadku śledczy byli zdumieni tym, jak solidarnie wszyscy deklarują, że nie wierzą w winę pani Simmons. Ale prokuratura była pewna wygranej, bo jaka jest szansa, że kobieta, która wygląda dokładnie jak ta przygotowująca trujący posiłek, kupiła w lokalnej aptece zupełnym przypadkiem dokładnie tyle porcji trucizny, ile oszacowano, że miał do dyspozycji złoczyńca. Sprawa sądowa wywołała istną sensację, którą żyła także prasa. Sala sądowa pękała w szwach i choć wszyscy spodziewali się, że kobieta zakończy życie wskutek wyroku sądu, to i tak nie wierzyli w jej winę. A już najbardziej tajemniczy z tego wszystkiego był motyw, bo ta kobieta uważała, że źródłem jej życiowego sukcesu jest rodzina, dzieci. Jaki więc byłby sens pozbywać się tych, z których była tak bardzo dumna? Ale coraz powszechniejsze stawały się głosy dobiegające z lokalnej społeczności, a przesądzające, że tajemnicę wyjawi mąż, który na sali sądowej zapewne wreszcie zdradzi jakiś rodzinny sekret. Może żona miała problemy psychiczne? Może chciała założyć nową rodzinę, więc zdecydowała się pozbyć starej? Możliwe, że żywiła jakąś urazę do córek. Chciała je za coś ukarać? Ale John prychał tylko poirytowany, słysząc takie bzdury. Oświadczył, że w ich domu próżno szukać jakiejkolwiek sensacji. Tworzyli spokojny, zgrany, szczęśliwy związek. Kochali swoje dzieci.
a to, że rodzina funkcjonowała tak dobrze, było między innymi zasługą jego żony i matki jego dzieci, która była po prostu zorganizowana, odpowiedzialna i troskliwa. I rzeczywiście, patrząc na kobietę, która starała się godnie przygotować do prezentacji przed ławą przysięgłych, miało się wrażenie, że bije od niej swego rodzaju godność i spokój. Była ubrana bardzo modnie, czarne oksfordki i kapelusz cesarzowej Eugenii. Zamieszczę Wam zdjęcie, abyście mogli zobaczyć, jak elegancko się prezentowała. Z całą pewnością nie było w jej stroju nic prowokującego ani wyzywającego, co jest istotne w kontekście faktu, że ława przysięgłych składała się z 12 mężczyzn, zresztą miejscowych rolników. Ich twarde i wymagające spojrzenia nie zrobiły jednak wrażenia na Johnie Simonsie, który był tak wyczerpany zeznaniami, że spadł z krzesła, a z jego oczu leciały łzy. Przekonywał, że jego żona jest niewinna. Sąd odroczył pracę do kolejnego dnia. Nic dziwnego, że teraz publiczność mogła już tylko liczyć na zwrot akcji w postaci zeznań szwagra, Horacego Jacksona. Być może, chcąc bronić siebie jako wciąż lekko podejrzanego, uchyli rąbka tajemnicy i zdradzi, co działo się w rodzinie Simonsów, ale nic takiego się nie wydarzyło. Pomimo, że ten mężczyzna, jak sam twierdził, miał powody, by nie znosić swojego szwagra Johna, bo to właśnie jego obwiniał o to, że trafił do więzienia federalnego, to nic nie wie w tej sprawie. A ja z kolei nie mam pojęcia, czy rzeczywiście John zeznawał w sprawie Horacego i przyświadczył, że angażuje się on w niemoralne interesy, czy chodziło o coś innego, ale z pewnością Horacy robił wszystko, by jego siostra opuściła swojego męża. Ale teraz mężczyzna głównie bronił siebie. Zarzekał się, że nie ma pojęcia, co się stało, nie umiał też wskazać na żadne nieprawidłowości, które teoretycznie mógłby dostrzec w relacjach rodzinnych Simonsów. Na dodatek w sądzie pojawiła się kobieta, 82-letnia Fanny Cook, która stwierdziła, że kiedy rodzina przed piknikiem odwiedzała swojego krewnego, ona, jego sąsiadka, wypoczywała przed domem i z zainteresowaniem śledziła wszystko, co działo się na pobliskich podwórkach. Była przekonana, że gdyby Jackson zbliżył się do samochodu i próbował do niego wejść, na dodatek coś nietypowego robił w środku, to ona by to z pewnością zauważyła. Tymczasem faktycznie Jackson był w pobliżu auta, również wypoczywał wtedy na powietrzu, co było zresztą znacznie bardziej naturalne niż gdyby siedział w domu, bo był to piękny, ciepły czerwcowy dzień, ale nie zbliżał się zanadto do samochodu Simonsów. Wydawało się więc, że sprawa jest przesądzona i dla Kerry nie ma już ratunku. Szczególnie, że prokuratura wydawała się znaleźć motyw, a właściwie to okoliczności, które wyjaśniałyby, co się stało. Prześledziła dzieje rodziny kobiety i odkryła, że były tam przypadki szaleństwa i to wśród osób bardzo bliskich kobiecie. Chodziło między innymi o jej ojca, który w 1916 roku trafił do kalifornijskiego szpitala psychiatrycznego, bo zaatakował żonę i pasierba, tłumacząc potem, że naradzali się, jak mu zrobić krzywdę, a nawet wyprawić go na tamten świat. I mężczyzna w końcu nie wytrzymał napięcia, chwycił nóż i wyprzedził, w jego mniemaniu, członków swojej rodziny, którzy w ten oto sposób przedwcześnie zakończyli swoje życia. Mężczyzna był jednak przekonany, że gdyby nie zaatakował, to on stałby się ich ofiarą. Wszystko to brzmiało naprawdę sensacyjnie, szczególnie, że mężczyzna rozpalił potem ognisko, dzięki czemu pozbył się wszelkich śladów. Czyżby Kerry była nieodrodną córką swojego ojca, odziedziczyła jego skłonności, czy też po prostu chorobę? Kiedy już wszyscy postawili na kobiecie krzyżyk, doszło do nieprawdopodobnego wręcz zwrotu akcji. Obrona dobrze wykonała swoją robotę i już wcześniej skontaktowała się z aptekarzem Charlesem Friedmanem, który opisał śledczym kobietę zaopatrującą się u niego w trutkę na ptaszyska. Co prawda w kwestii opisu wszystko niby się zgadzało, ale obrona jednak nabrała pewnych wątpliwości. Należało jeszcze przeprowadzić konfrontację na żywo, a ta miała nastąpić dopiero w sądzie. I to była scena, której nie zapomniał chyba nikt, kto był wtedy w sądzie. Zachwycony prokurator nakazał aptekarzowi wskazanie kobiety, której sprzedał 60 porcji strychniny. Ten jednak nie był w stanie mu pomóc.
Niby oświadczył, że wygląda jak Kerry, ale jakoś tak nie jest pewien. Po raz kolejny obrona wykonała doskonałą robotę, bo okazało się, że odnalazła kobietę, która tak naprawdę zaopatrzyła się w truciznę u tego aptekarza i faktycznie walczyła z wronami na swojej posiadłości. Kiedy rozpytywano w okolicy, kto miał taki problem, ludzie skierowali adwokatów do gospodyni, która rzeczywiście wyglądała co najmniej jak siostra Kerry, jeśli nie jak ona sama. Zgadzała się fryzura, wzrost, sylwetka, kolor włosów, oczu, styl ubierania, ale nie było żadnych wątpliwości, że są to jednak dwie różne osoby. Gospodyni, która walczyła z wronami, zorientowała się, do jak strasznej pomyłki doszło i zgodziła się bez wahania pojawić w sądzie. Kiedy aptekarz zobaczył ją na sali sądowej, zdębiał i stwierdził, że to jest kobieta, która przyszła wtedy do apteki. I teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Jest pewien, że to ona. Zarówno on, jak i Louise Robinson z Bargersville, pani, która uratowała Kerry, byli tak pewni swego, że kiedy kobieta opuszczała salę po zeznaniu, słychać było płacz oskarżonej i szept: uratowałeś mi życie. Właśnie to powiedziała do swojego adwokata i popatrzyła też z wielką wdzięcznością w kierunku pani Robinson. Ława przysięgłych, do niedawna jeszcze pewna, że wie, co się stało, teraz całkowicie zwątpiła w przebieg wydarzeń prezentowany przez prokuraturę. Szczególnie, że nie było teraz najmniejszego dowodu, ani nawet poszlaki. Tą najsilniejszą było zeznanie aptekarza, ale ono zostało kompletnie skasowane. Zresztą, gdy do tego doszło, sądowi było bardzo trudno zapanować nad widownią, która wzdychała, łkała, mdlała i non-stop szeptała. W końcu sędzia zagroził wyrzuceniem wszystkich z sali za obrazę sądu. Ale nad tym, co mieszkańcy robili w domu, nie mógł już zapanować nikt. Ekscytacja rozprawą była ogromna, ale znalazła się też kobieta z zacięciem naukowym czy też detektywistycznym, która 15 października zdecydowała się przeprowadzić pewien fascynujący eksperyment. Udało jej się dostać do kuchni Simonsów, w której odtworzyła bardzo dokładnie przebieg wypadków tego ranka, kiedy doszło do strasznych wydarzeń na pikniku. Przygotowała chleb, kurczaka, sałatę i kapsułki z strychniny. Zrobiła dokładnie takie same kanapki jak swego czasu pani domu i do niektórych od razu włożyła kapsułki. Potem udała się do domu rodziny, którą przed piknikiem odwiedzili Simonsowie i tam włożyła pozostałe kapsułki do 6 następnych kanapek. Odczekała godzinę, czyli tyle, ile trwała wizyta i udała się do Memorial Park, by przyjrzeć się kapsułkom w jedzeniu. Te, które włożyła w domu Simonsów, właściwie były już całkowicie rozpuszczone, a te włożone do jedzenia w domu kuzyna pary właściwie wyglądały tak jak wtedy, gdy wkładała je do przekąsek. Kobieta była pewna, że Kerry nie doprawiła tych kanapek w domu. Gdyby tak było, już na pikniku świadkowie nie mieliby szans dostrzec kapsułek w swoich kanapkach. Całkowicie by się one rozpuściły, a uczestnicy pikniku wyraźnie mówili, że widzieli całe, nienaruszone kapsułki. Należało więc przypuszczać, że ktoś włożył truciznę do jedzenia albo w czasie, gdy Simonsowie byli w gościach przed piknikiem i to najprawdopodobniej pod koniec tej godzinnej wizyty, albo już w trakcie spotkania rodzinnego. Ale jak to możliwe, że coś takiego wydarzyło się na oczach tak wielu ludzi, a naocznych świadków koniec końców nie było? Stało się jasne, że choć może i ojciec Kerry był ciężko chory, z tego powodu dopuścił się strasznych czynów, to nic nie wskazywało na to, by córka podzieliła jego los. Po prostu ona nie miała tego rodzaju problemów. Była spokojna, opanowana, rzeczowa, choć widać było, że cierpi i bardzo się boi. Przysięgli zdecydowali się uniewinnić kobietę, a ta miała za sobą dopiero rozprawę dotyczącą otrucia córki Alice Jean, a czekała ją jeszcze batalia w kontekście utraty Virginii. Do tego procesu jednak nie doszło i kobieta została zwolniona z aresztu, szczególnie że w drugiej sprawie również podstawą aktu oskarżenia były zeznania farmaceuty, ale teraz już oczywiście nie było sensu liczyć na to, że pomogą. Kerry była niezwykle wdzięczna kobiecie, która zdecydowała się przyjść do sądu i przyznać, że to ona kupiła 60 porcji strychniny. Uważała, że gdyby ta osoba się nie odnalazła,
albo zaprzeczyła, że robiła te zakupy, nie chcąc na przykład pakować się w kłopoty, narażać na nieprzyjemności w sądzie, to nawet brak zdecydowanego potwierdzenia farmaceuty, że Kerry była u niego w aptece, pewnie by nie wystarczył. Kobieta uważała, że cudem uniknęła strasznego wyroku, ale jej życie i tak było pasmem cierpień. Nie dość, że trwała w żałobie i żalu za córkami, to na dodatek musiała pogodzić się z tym, że najprawdopodobniej nie dowie się, kto i dlaczego przerwał życie jej córek. W tej niepewności kobieta żyła aż do 1969 roku, kiedy to odeszła w wieku 85 lat i dołączyła na cmentarzu do swoich córek. Męża utraciła już wcześniej, bo w 1949 roku. Kiedy zmarł, miał 66 lat. Drugi główny podejrzany w tej sprawie, Horace Jackson, dożył wieku 85 lat, a odszedł w 1964 roku. Elizabeth Simmons, pozostała przy życiu córka, odeszła w wieku 97 lat w 2012 roku, więc można powiedzieć, że stosunkowo niedawno. Jak się zapewne domyślacie, jest to jedna z zagadek, która od lat fascynuje wielbicieli tej tematyki. Szczególnie, że jest naprawdę niesamowicie tajemnicza. Bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego ktoś zdecydował się na tak ryzykowny atak. Jeśli eksperyment przeprowadzony przez sprytną gospodynię domową uznać za trafiony, to sprawca miał naprawdę bardzo mało czasu na działanie. I to na dodatek wszystko, co robił, czynił na oczach albo wścibskiej sąsiadki, która nie spuszczała oczu z podwórka, na którym przed piknikiem postawili samochód Simmonsowie, albo kręcąc się wśród wielu uczestników imprezy. Ale powiedzmy, że zaryzykowałby, działał szybko, sprytnie. No zresztą tak naprawdę na całą operację potrzeba mu było pewnie kilku, może 10 sekund. No ale w kogo tak naprawdę celował? Jeśli chodziło mu o te dwie dziewczynki, to w jaki sposób zyskał pewność, że to one najedzą się feralnych kanapek? Obserwował je? A może rozsądnie byłoby przyjąć, że było mu wszystko jedno, kogo zaatakuje? Ale i to nie miałoby sensu, bo przecież wtedy przyprawiłby całe jedzenie na pikniku. Przypadkowo, a skupił się tylko na tym, które ostatecznie jadła bardzo wąska grupa osób, co wskazuje na to, że wśród nich był cel. Wielu komentatorów uważa za bardzo dziwne, że dziewczynki wybrały akurat kanapki robione przez mamę. Z jednej strony można byłoby przyjąć, tak jak często się argumentuje, że po prostu były przyzwyczajone do jej kuchni. Ale z drugiej, jakie dziecko oprze się ciastkom czy innym wypiekom, jakich zazwyczaj w takiej ilości w domu nie ma pod ręką? Naturalnym byłoby, gdyby dziewczynki objadły się ciastkami, ale zaskakujące było, że konsumowały z apetytem to, co same przywiozły. Czy akurat ten posiłek został im podsunięty? Czy ktoś konkretny sprawił, że kanapki były pod ręką dziewczynek, więc młodzież bez zastanowienia za nie chwyciła? Czy ktoś z rodziny zasugerował, że reszta menu z jakiegoś powodu nie zasługuje na uwagę i lepiej skupić się na tym, co swojskie? Na początku tłumaczono, że to Kerry, mama, po prostu zakazała córkom spożywania innego, że tak powiem, obcego jedzenia. To dlatego jadły te właśnie kanapki i tak udało się jej otruć dziewczyny. Ale potem, kiedy wszystko wskazywało na to, że Kerry jest niewinna, trudniej było wytłumaczyć ten zapał dzieciaków do jedzenia, że tak powiem, własnego jedzenia. Ale chyba jeszcze większą zagadką jest ta dotycząca tajemniczej osoby, która zanosiła tabletki do lekarza. Trzeba przyznać, że nie składa się to w żadną logiczną całość. Przede wszystkim nie wiemy dokładnie, kim był ten mężczyzna. Jednak dużo ciekawsze jest to, dlaczego, widząc coś tak dziwnego w kanapkach, po prostu nie podniósł alarmu, nawet takiego dyskretnego, delikatnego, żartując, że komuś coś się wysypało w samochodzie i żeby uważać na zgubę, która zaplątała się w jedzeniu. Kto w takiej sytuacji opuszcza przyjęcie i biegnie do lekarza, aby ustalić, co znajduje się w kapsułkach? To znaczy, oczywiście wiem, że tak na ogół prawie nikt nie bywa w takiej sytuacji, ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu nie jest to zachowanie naturalne. Jeśli już zdecydował się na taki ruch, to musiał być przekonany, że potencjalnie może to być groźna substancja. Dlaczego więc zaryzykował tak wiele, bo zdrowie i życie ludzi, pozostawiając ich z doprawionymi przekąskami? Nie ma to żadnego sensu.
Inaczej jednak niż teoria, na którą natknęłam się na Reddicie. Jeden z użytkowników forum przytomnie zauważa, że mogło być zupełnie inaczej. Truciciel dobrał się do 12 z 18 kanapek, ale przy 13 miał wrażenie, że ktoś mu się zaczyna przyglądać. W tym momencie trzymał w ręku kapsułkę i zrozumiał, że coś sensownego musi powiedzieć. Zdał sobie też sprawę, że gdy za chwilę uczestnicy pikniku zaczną chorować, świadek zrozumie, kogo widział z tajemniczą kapsułką. Nie było więc wyjścia. Napastnik udawał, że właśnie wyjął tabletkę z kanapki. Miał jednak instynkt samozachowawczy i myślał tylko o jednym – jak oddalić się z miejsca wydarzeń, nim ktoś być może zechce wyjaśnić tę sytuację. Chwycił więc kapsułkę i uciekł po drodze, myśląc, gdzie teoretycznie mógłby pójść, żeby potem wytłumaczyć, co tu się właściwie wydarzyło. Wpadł na pomysł, że uda się do lekarza pod pretekstem sprawdzenia, co znajduje się w kapsułce, którą znalazł. I plan się powiódł, bo w całej tej historii został tylko elementem tła, a mnie się wydaje, że powinien być jednym z głównych. Najwyraźniej jednak wszyscy uwierzyli, że był to dobry, porządny facet, który nie chciał nikomu narobić problemów i dyskretnie poszedł po pomoc. Po prostu nie chciał nikogo oskarżyć bez powodu. Ale nie zmienia to faktu, że jest jedyną osobą, którą kojarzono z kapsułką w ręku. A powód jego ucieczki z miejsca zdarzenia, ten oficjalny, był idiotyczny. Jego wizyta u lekarza nie ma żadnego sensu. Zupełnie inaczej, niż gdyby podniósł alarm, dając znać, że jedzenie nie wygląda tak, jak powinno. Ten niby dobry, troskliwy człowiek, zaniepokojony swoim odkryciem, pozwala pozostałym na przyjęciu nadal zajadać się kanapkami, które tak bardzo go zdenerwowały, że aż udał się z nimi do pobliskiego lekarza. Oczywiście jest to jedno wytłumaczenie. Można przyjąć, że w tamtych czasach ludzie byli bardzo dyskretni i delikatni. Panicznie bali się skandalu, zamieszania i nie chcieli bez powodu zrywać więzi rodzinnych. Mogło się zdarzyć, że człowiek, który znalazł kapsułkę, wolał najpierw zyskać pewność, że dzieje się coś złego, nim sprawi, że rodzina zupełnie się rozpadnie, a coroczny zjazd nigdy więcej się nie odbędzie. Mógł panicznie się bać, że z powodu zwykłego proszku na ból głowy, to oczywiście był przykład, bo mogłoby chodzić o jakikolwiek inny używany do leczenia czegoś błahego, ale tak czy inaczej z byle powodu rozpętałoby się prawdziwe piekło. To były zupełnie inne czasy i z dzisiejszej perspektywy nie da się tak do końca zrozumieć, jak wtedy myśleli ludzie. Dziś na widok dziwacznego proszku w kanapkach wyrzucono by pewnie cały bufet. Wtedy jednak było to nie do pomyślenia, bo panował wielki kryzys i każda kruszyna chleba była cenna. Wówczas dolewano nawet wody do prawie pustych butelek po keczupie, żeby udało się wykorzystać jeszcze resztki sosu pomidorowego. Było nie do pomyślenia, żeby wyrzucić pyszną, świeżą kanapkę, tylko dlatego, że sałaty dotknęła pewnie przypadkowo jakaś tam pigułka. Prędzej wyrzucono by pigułkę i wszamano kanapkę, co najwyżej dowcipkując później, że pani domu ma bałagan w kuchni i jakieś leki sypią jej się do jedzenia. Jestem przekonana, że kapsułki zostały wsunięte do kanapek już na przyjęciu, bo gdyby truciciel miał więcej czasu, po prostu wyjąłby z nich proszek i rozsypał po sałacie, ale nie miał kiedy tego zrobić. Musiał działać szybko. Kerym mogłaby dosypać proszku nawet na oczach rodziny, udając, że chociażby soli kanapki. Truciciel na przyjęciu oczywiście nie miałby takiej szansy. Działał na oczach około 28 osób. Przychodzi mi do głowy, że być może tak naprawdę chodziło mu o to, żeby zemścić się na samej Kerry, zadając jej ból, pozbywając się jej lub jej męża. Trafiliby oboje za kraty. To dlatego wybrał ich kanapki i sprawił jakoś, że zjadły je ich dzieci. Może nawet po prostu sam poczęstował dzieciaki akurat tą przekąską. To faktycznie mogłoby wskazywać na jedynego znanego wroga małżeństwa, czyli na Horacego. Ale nie jest też wykluczone, że namówił kogoś innego, najprawdopodobniej z rodziny, by jakoś mu pomógł. A może po prostu zrobił to ktoś inny? Ten człowiek, który pobiegł potem do lekarza? Czy działał sam, czy jednak na polecenie Horacego? Ale w tej sprawie jest jeszcze jeden wątek, który traktowany jest trochę po macoszemu i być może da się zrozumieć, dlaczego tak jest, ale z pewnością muszę Wam o tym wspomnieć.
Otóż okazało się, że dzieci Simonsów wcześniej cierpiały już z powodu zatrucia rtęcią. Nie wiadomo dokładnie, w jakich okolicznościach ono nastąpiło, ale jest pewne, że wszyscy członkowie rodziny przeżyli. Zastanawiano się, czy ktoś już wcześniej nie czyhał na tę rodzinę lub konkretnie na dzieci. Ostatecznie najwyraźniej badacze sprawy doszli do wniosku, że narażenie na kontakt z rtęcią mogło być typowo przypadkowe, ponieważ wówczas rtęć występowała na przykład w termometrach, ale również w chemikaliach stosowanych w rolnictwie, a jak się okazuje, nawet w niektórych lekach. Mimo wszystko jednak wydaje mi się dziwne, że jedna rodzina na przestrzeni kilkunastu miesięcy przechodzi przez dwa tak traumatyczne wydarzenia i obydwa związane są z ciężkim zatruciem. Ale nawet jeśli nie był to przypadek, to przecież znów obracamy się w tym samym kręgu, czyli ludzi, którzy bez żadnego problemu mogliby znaleźć się w pobliżu Simonsów. Na pikniku zgromadzona była cała rodzina i właściwie każdy z jej członków mógłby znaleźć jakikolwiek pretekst, aby wcześniej zjawić się u nich w domu i zatruć gospodarzy. Zresztą rzeczywiście wydaje się, że fakt, iż trucizna najmocniej zadziałała na dziewczynki, jest zrozumiały. U dzieci dawka groźna dla życia to zaledwie od 15 do 30 mg, a u dorosłych to nawet od 50 do 120 mg w zależności od wagi, masy ciała. Nawet jeśli większa grupa osób zjadłaby dokładnie tyle samo trucizny, to najsilniej zadziałałaby ona u dzieci. Zatem właściwie nie musiały być one celem, ale po prostu ktoś w tej konkretnej grupie. Wszyscy dostali trutki tyle samo, ale najbardziej ucierpieli najmniejsi. I w tym momencie uświadomiłam sobie, że w sądzie Kelly zeznała, że ona również już miała zacząć jeść te kanapki, choć nie pamięta, czy ktoś je jej podsunął, czy po prostu sama nabrała na nie ochoty, ale w ostatniej chwili usłyszała, że tuż obok toczy się rozmowa na jakiś interesujący ją temat i zdążyła ugryźć kęs, po czym odłożyła przekąskę z planem, że niebawem do niej wróci. Ale zaangażowała się w dyskusję i zupełnie o tym zapomniała. To oznacza, że i ona znajdowała się w grupie, która potencjalnie miała się raczyć kanapkami. Jeżeli by wyłączyć na chwilę te wyjaśnienia, które nasuwają się niejako automatycznie, to można wziąć pod uwagę te bardziej skomplikowane, jak na przykład sugestia jednego z komentatorów na Reddicie, który doszedł do wniosku, że mogła to być zemsta żony Horacego na swoim koszmarnym mężu, który zajmował się niemoralną działalnością. Kobieta wiedziała, że to właśnie na niego padną podejrzenia, bo był w długim i głośnym konflikcie ze szwagrem i siostrą. Tym razem się nie wywinie. Nie uda się znaleźć nikogo z motywem, kto byłby lepszym kandydatem na sprawcę niż Horacy i wreszcie się go pozbędzie. Ale rzeczywiście może to są już za bardzo naciągane spekulacje, choć intrygujące. Szczególnie, że Horacy też jadł te kanapki, zupełnie jakby także został do tego zachęcony. Może przez tę samą osobę, która podsunęła posiłek dzieciom Simonsów. Przez żonę? Choć z drugiej strony można to też zobaczyć inaczej i zastanowić się, jak doszło do tego, że akurat Horacy jadł to samo, co rodzina, której tak nie znosił. Oznaczałoby to przecież, że musiał się kręcić gdzieś blisko towarzystwa, którego w każdych innych okolicznościach unikał. Kłócił się ze szwagrem, był wściekły na siostrę, żywił do nich urazę, a jednocześnie to właśnie w tej podgrupce musiałby jeść posiłek, bo znalazł się razem z pasierbem wśród najmocniej zatrutych kanapkami. Możliwe, że po prostu postarał się o to, by zjeść trochę trucizny, by odsunąć od siebie podejrzenia. Czy jednak nie byłoby to zbyt ryzykowne? I jest jeszcze teoria dotycząca młodej kobiety. Trucizna, jak powszechnie wiadomo, jest uznawana za mroczny atrybut płci pięknej. Mężczyźni posługują się nią rzadziej. Statystycznie oczywiście, co o niczym nie przesądza, ale jakąś wskazówkę daje. Na dodatek wielu sugeruje, że ten atak jest tak niedopracowany, chaotyczny, dziwnie nieprecyzyjny, że kojarzy się z kimś bardzo młodym, nawet zbuntowanym nastolatkiem. Niektórzy komentatorzy określają ten sposób działania jako bardzo niedojrzały, a nawet taki kreskówkowy. Chodzi tu o to, że nastolatek nie zwraca uwagi na pewne szczegóły. Na przykład nie wpadłby na to, by wysypać proszek z kapsułki, tylko wpakowałby ją całą do kanapki, bo nie ma życiowego doświadczenia. Nie rozumie do końca mechanizmu działania kapsułek. Tak jakby nie kojarzył, że to proszek jest substancją aktywną,
i myślał, że trzeba użyć całości, by zadziałało. Sugeruje się, że być może 16-letnia Elizabeth była wściekła na rodziców, a w tym wieku o to nie trudno. Możliwe, że zakazywali jej angażowania się w jakąś relację, skłaniali do podróżowania z nimi, podczas gdy ona nie miała na to najmniejszej ochoty. Możliwe, że chciała już zacząć dorosłe życie, ale nie mogła uwolnić się spod władzy rodzicielskiej. Po prostu zdobyła truciznę, którą dodała do kanapek w samochodzie tuż przed piknikiem. Chciała być wolna. Nie byłby to pierwszy taki przypadek w historii, ale trzeba pamiętać, że nie ma na to żadnych dowodów. Jedynie domysły, jakich wiele w tej sprawie. Owszem, pewnie znalazłby się motyw. Była i sposobność, ale mimo wszystko to jednak za mało, by uznać sprawę za nawet roboczo wyjaśnioną. Nie jest to chyba nawet jedno z tych najbardziej prawdopodobnych rozwiązań. Ale pozostaje jeszcze jedno. A mianowicie to, że sąd początkowo wcale się nie mylił. Właściwie to prokuratura. I to Kerry odpowiada za te straszne czyny. A obrona spisała się aż za dobrze i zwyczajnie przekupiła kobietę podobną do niej, by fałszywie zeznała, że to ona kupowała strychninę. Farmaceuta wcale nie powiedział, że to nie była Kerry. Po prostu nie był pewien. A kobieta, która pojawiła się w sądzie, pani Robinson, była niezwykle charyzmatyczna, pewna siebie i niezłomna, co mogło go po prostu przekonać, tak jak wszystkich obecnych w sądzie. I to dlatego Kerry szepnęła do adwokata, że uratował jej życie, a dopiero potem spojrzała z wymowną wdzięcznością na świadka. Czy dziękowała za aktorski występ? Nie jestem przekonana, ale wykluczone to nie jest. A jeśli już typujemy hipotezy warte rozważenia, to uczciwie trzeba dodać i taką. A jeśli chcielibyście usłyszeć współczesną historię o zatrutych kanapkach, to odsyłam Was do niesłychanej wprost opowieści o tytule Co się działo w tej firmie. Na końcu wstawię kafelek, odeślę Was do historii, która zaczęła się od zjedzenia kanapki w pracy i śpiączki. Za nami wielka, klasyczna zagadka. Mnóstwo pytań, porywające hipotezy, a to oznacza bardzo ciekawe komentarze. Sądzę, że jest tu sporo osób, które przybywają na kanał między innymi dla detektywistycznej łamigłówki. Może w fotelu sprawy nie rozwiążemy, ale małe kludo nie zaszkodzi. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. A ja już teraz dziękuję Wam z całego serca, ściskam Was mocno, życzę zdrowia, zachęcam do pozostawienia łapki w górę, subskrypcji, zajrzenia na Patronite, bo być może podoba Wam się to, co robię i chcielibyście wesprzeć rozwój obydwu kanałów. I pamiętajcie, by zajrzeć na Szeptanki True Mysteries, bo tam jeden z ostatnich odcinków to też fascynujące zagadki kryminalne. Buziaki, pa pa!